Prawie 10 lat spędzonych za granicą. Jak pan wspomina ten okres? No, bardzo miło, tak jak wcześniej kiedyś dziś powiedziałem, że była to dla mnie prawdziwa szkoła życia, także na pewno bardzo miło i szczerze mówiąc, tak jak też wcześniej powiedziałem, po każdym weekendzie zawsze sprawdzam wyniki w klubach, których byłem, także naprawdę zostawiłem, przede wszystkim za granicą zostawiłem dużo znajomych, dużo przyjaciół, także naprawdę jest to czas, na pewno nie był stracony. Przez 5 lat pana nazwisko widniało w składzie Feyenoordu Rotterdam, ale dlaczego nie udało się przebić w końcu do pierwszego zespołu? To była taka, a nie inna sytuacja, no wiadomo, Feyenoord, wielki klub, także nie takim zawodnikom jak ja nie udało się przebić do pierwszego zespołu. No cóż, tak czasami bywa w życiu, że trzeba głowę posypać popiołem i po prostu walczyć dalej, tak, także... Ale tak jak wcześniej powiedziałem, nie uważam tego czasu za stracony. Bardzo liga holenderska różni się od ligi szkockiej? Kiedy ja przychodziłem w 2005, kiedy opuszczałem Holandię i przenosiłem się do Szkocji, no było to widać, tak? Było to przysłowiowe kopnij, biegnij. No ale z biegiem czasu na pewno liga szkocka stawała się coraz bardziej ligą techniczną, także mniej biegania, a więcej grania tą piłką. Aczkolwiek wiadomo, no, jest to Szkoci, Irlandy, większość jest Szkotów, Irlandczyków, także wiadomo, że to są nacje, które bardzo dużo dają serca w to, co robią. A jak to się stało, że znalazł się pan w Koronie Kielce? Jak to się stało? No, w zeszłym roku we wrześniu wróciłem do Polski, postanowiliśmy z żoną po prostu wrócić i pół roku spędziłem w OKS 1945, także... A w Koronie trafiłem, po prostu przyjechałem na testy, była taka potrzeba, że klub, dowiedziawszy się, że będzie grał w Ekstraklasie, potrzebował drugiego bramkarza. Zadzwoniono do mnie, przyjechałem na tydzień i tak się znalazłem. Bardzo różni się Korona od Hibernianu? Czy bardzo się różni? No, na pewno nie, to są podobne kluby, z tym, że wiadomo, Hibernian jest w stolicy Szkocji, Korona nie, troszeczkę dalej od stolicy Polski, także, ale to są podobne kluby, podobnej wielkości mają stadiony. Na pewno na korzyść Hibernianu jest ośrodek treningowy, tak? ale w Kielcach też tego nie brakuje, także mamy gdzie trenować na dobrych boiskach. Jakie plany na przyszłość? Bo z tego co kojarzę, podpisał pan kontrakt roczny w Koronie Kielce. Po wypełnieniu tego kontraktu z powrotem za granicę? Nie. Tu ze strony klubu pojawiła się propozycja przedłużenia kontraktu o kolejne 2 lata. Usiedliśmy do stołu, porozumieliśmy się, także na kolejne 2 lata wiąże, na kolejne 2,5 roku wiąże swoją przyszłość z Koroną Kielce.